Witajcie. Pokażę Wam ogólnie, dlaczego prześladowano apostołów, Pana Jezusa też, tak, ale skupię się na apostołach. Mówiłem o Panu Jezusie w jednym ze swoich materiałów, dlaczego ludzie Go nienawidzili i dlaczego powinni nienawidzić nas, tak? Można powiedzieć, że to jest taka jakby kontynuacja do tego, aczkolwiek ten filmik i tak jest całkiem świeży. Ten, co nagrywam w tej chwili, to jest jednak coś innego, ok? Także możecie to też potraktować jako zupełnie inny materiał, ok? Więc generalnie wiemy, wszyscy wiemy, że z powodu Pana Jezusa byli prześladowani, tak? Apostołowie. Jest jednak coś głębiej, ok? Jest coś głębiej. Bo zauważyłem, że apostołowie byli prześladowani z powodu Pana Jezusa, o tak, aczkolwiek głównie dlatego byli prześladowani, ponieważ moc Ducha Świętego w nich działała i ze względu na to, że powiedzmy faryzeusze, czy tam inni ludzie, saduceusze powiedzmy też, tak, tutaj mamy, nie mogli sprostać tej mądrości, nie mieli argumentów na to wszystko, to za to ich nienawidzili, tak? I byli pełni zazdrości, jak tu jest napisane. Ok? Piąty rozdział Dziejów Apostolskich. 12 werset. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wysławiał. Coraz bardziej rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez złe duchy nieczyste, wybaczcie, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Co jest tutaj ważne? Że moc Pana Boga była w tym wszystkim, tak? To chcę Wam dzisiaj powiedzieć. I też nie chodzi o same uzdrowienia i tak dalej, ale ogólnie chodzi o moc Bożą, ok? Że była w tym wszystkim moc Boża, w tym, co oni robili. I tutaj, wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa saduceuszów w pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Za co? Praktycznie za nic, tak? Nie mogli odpowiedzieć na to wszystko. Nie mogli tego uargumentować. Ok? Byli pełni zazdrości. Więc skoro nie mogli, to jest bardzo ważne, to co chcę powiedzieć w tym materiale, że skoro nie mogli duchowo ich pokonać w jakiś sposób, to uczynili to cieleśnie. Więc jeżeli ktoś, powiedzmy, przejdźmy do Szczepana, to to jest podobna kwestia, tak? Miałem to czytać, ale czytałem kwestię tutaj i przejdę do Szczepana. Więc jeżeli nie mogli, powiedzmy, sprostać mądrości Ducha Świętego, ok? To próbowali wygrać w sposób cielesny, czyli wrzucając do więzienia, tak, biczując ich, kamieniując niektórych z nich, bo Duch Święty, który przez nich działał, był zbyt mocny, aby oni mogli z tym wygrać. Nawet z samymi argumentami. Zobaczcie, Szczepan był pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu, aczkolwiek tutaj widzimy całą jego przemowę.
co też zauważyłem, to specjalnie mówił w taki sposób, aby do nich dotrzeć, tak? Cytował teksty z Biblii. Miał wiedzę biblijną z Ducha Świętego. O Panu Jezusie wspomniał nawet na końcu dopiero, zobaczcie. Tylko tu, jak wyszukałem, tak? Celowo to dałem, wiedziałem, że to jest tu, ale celowo wpisałem Jezus, tak? Żebyście się nie czepiali z dużej litery. Celowo wpisałem Jezus, ponieważ chcę wam pokazać, że wcześniej Szczepan nie wspominał o Jezusie, tak? Mówił o Duchu Świętym i tak dalej, że oni się przeciwstawiali Duchowi Świętemu tutaj, tak? I zobaczcie, jakie słowa. Twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. Tutaj jest o Panu Jezusie, tak? A wyście zdradzili go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. I teraz, gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali na niego zębami. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno, Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał, tak? Czyli znowu, miłujcie waszych nieprzyjaciół, ok? A zobaczcie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, mimo tego, że tutaj im pocisną. Wy ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy to zawsze się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Tak? Także, tak jak mówiłem właśnie w tamtym materiale, że nienawidzono nas, wybaczcie, nienawidzono Pana Jezusa i powinno się nienawidzić nas za to też, że świadczymy o uczynkach ludzi, że one są złe. Tak? Tutaj właśnie to było. I po tych słowach oni się zdenerwowali. Oczywiście po całym tym świadectwie, tak? Zobaczcie, jaka mądrość tutaj jest. Nie będę tego czytał teraz, ale poczytajcie to sobie sami. Ale chcę wam powiedzieć, że tu nie chodzi o samą wiedzę biblijną, jaką miał Szczepan, ale o moc Ducha Świętego. O Ducha Świętego, który przemawiał przez niego, tak? Tak jak ja nawet robię czasami pomyłki słowne, ok? I ludzie, jak mają problem, powiedzmy, często ze mną, że powiedzmy mnie nienawidzą też, to właśnie to przez to, że Duch Święty tak działa, a też nieczęsto przez to, jeżeli chodzi, nieczęsto przez teologię samą, tak? Bo to nie chodzi o samo słowo, o samą literę. Chodzi o działanie Ducha Świętego przez człowieka, ok? Mógłby ktoś inny wygłosić takie samo kazanie, powiedzmy tutaj, ale nie mając mocy Ducha Świętego, to by niewiele dało. O ile cokolwiek.
Tutaj, to jest to właśnie, zobaczcie. Dzieje apostolskie 6, 10. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak on bluźnierstwa mówił przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedrin. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. Okej. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadli w Sanhedrinie, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Kocham takie teksty ogólnie, tak? Jak powiedzmy, Mojżeszowi świeciła się twarz, jak Pan Jezus miał całe szaty białe też, tak? Jego oblicze było jasne, właśnie jak słońce. Tutaj mamy Szczepana, który ma twarz podobną do oblicza anioła. Coś pięknego, okay? Coś pięknego. I to nam pokazuje i obecnie właśnie też namaszczenie Ducha Świętego. I oczywiście nie chodzi o ocenianie kogoś za wygląd, że jak ktoś jest, ktoś nie wygląda jakoś ładnie, no to znaczy, że jest daleko od Boga albo coś takiego. Zupełnie nie o to chodzi, tak? Zatem o samym Panu Jezusie jest napisane, że nie miał wyglądu, który by się podobał naszym oczom, tak? W Izajasza 53 jest to napisane. Aczkolwiek to, co chcę Wam tutaj powiedzieć, to to, że jeżeli ktoś nie może sprostać temu, o czym mówimy, to przekręca to, co my mówimy. I powstają fałszywi świadkowie przeciwko nam, tak? Bo skoro widzą, że na argumenty już nie wyklają, bo Duch Święty daje taką mądrość, że oni nie mogą się temu oprzeć, no to muszą coś wymyślić innego, tak? Więc dają fałszywych świadków. A skoro to nie działa, to co ostatecznie robią? Kamienują. Kamienują, okej. Okay. Albo właśnie grożą sądem, tak? Najlepiej takiego chrześcijanina zamknąć, to będzie spokój. Co jest w ogóle ciekawe też, że Bóg pozwolił, aby Paweł był w więzieniu. I Bogu nie przeszkadzało to, że on nie mógł czynić znaków i cudów, tak, w tym więzieniu, tylko pisał listy. To jest właśnie najważniejsze, że Słowo Boże się rozszerzało, tak? To jest dla Boga najważniejsze, czekajcie. Dzieje apostolskie 6, a Słowo Boże rozszerzało się, tak? Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie. A nawet bardzo wielu kapłanów. Przyjmował wiarę. Co nam to pokazuje i objaśnia? Że nawet księża mogą się nawracać. Słuchajcie, tak? Także bierzmy to pod uwagę, że niektórzy kapłani, nawet wielu kapłanów, może się ponawracać wielu religijnych ludzi, tak? Którzy są jakimiś faryzeuszami. Okej, to by było na tyle, myślę, tak? Takie podsumowanie, że jak człowiek nie może sobie z nami poradzić, to jak już nie ma argumentów, to za chwilę mogą być groźby albo sądem, albo coś takiego. To też nie działa, więc pobijmy takiego człowieka. Może to zadziała, tak? To nie działa, więc może ostatecznie go zabijmy, tak?
Także ludzie muszą cieleśnie próbować z nami wygrać, bo jak wchodzimy w namaszczenie Ducha Świętego, to szatan, moce ciemności nie mogą nas pokonać w sposób duchowy, tak? Bo Pan Jezus jest mocniejszy, więc oni używają cielesnych środków, aby nas pokonać, ok? Tylko w ten sposób mogą się nas rzekomo pozbyć. Mówię rzekomo, bo zobaczcie, kamienowali Szczepana, Szczepan umarł, Szaweł tutaj miał złożone szaty u stóp, zgadzał się na to wszystko i tak dalej. Też potem jakiś czas jeszcze prześladował chrześcijan, a potem on sam się nawrócił, tak? Także ciężko zniszczyć chrześcijan, tak? Jedna osoba umrze, pojawi się kolejna, okej? No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.